Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, troszkę mnie nie było, trochę nie było żadnych filmów na kanale, bo ostatnio kompletnie sobie nie gram. Tylko na telefonie coś tam pogrywam i to naprawdę dosyć tak rzadko. No i wracam tutaj do was troszkę z takimi informacjami, bardziej taki informacyjny filmik, ponieważ jak po tytule możecie sobie już zauważyć, wymyśliłem sobie projekt. Jestem też ciekaw, co o nim sądzicie, co może jakieś rady mi dacie na początek biznesu jako doświadczeni. Ktoś może jest doświadczony bardziej. Jezu, nie mogę się w ogóle wdrożyć, tyle nie nagrywałem czasu, że teraz ciężko mi się w ogóle mówić do mikrofonu, skupiać się tyle czasu na kamerce i gadaniu, żeby nie wygadywać za dużo głupot, to jest naprawdę trudne. No, jest stresik automatycznie, też nie wiem czemu w ogóle, ale tak to już jest, jak się po jakimś czasie wraca przed kamerkę, przed mikrofon. No jak widzicie, jest za mną takie fajne czarne tło. Kupiłem sobie takie tło ostatnio, bo chcę tutaj już tak na pełnej ruszyć z projektem, zaraz wam opowiem szczegóły. Ale mam takie tło, kupiłem sobie lampy fotograficzne, softboxy inaczej, może tak to nazwę. Bardziej będziecie kojarzyć. Zakładam powiedzmy... Może nie zakładam biznes, bo z biznesem to może jeszcze za szybko, ale wymyśliłem sobie taki projekt, że będę tworzył komputery gamingowe, tylko nie takie zwykłe. Oczywiście zacznę od takich standardowych konfiguracji, że no, będziecie się na przykład do mnie zgłaszać, że miło by było, jakby to tak działało, że to jest w moim planie przynajmniej, że tak. Pierwsza rzecz, zgłaszacie się do mnie wy, widzowie, albo ktoś z TikToka, z Twitcha, czy z innych platform. Po prostu gdzieś się promuje i mnie znajdują. Ci chętni po prostu. Ci, którzy chcą komputer. Jezu, nie potrafię się wysłowić kompletnie. O matko. Tak więc jeszcze raz. Ma to wyglądać tak, że ja mam dostęp do sprzętu komputerowego, do podzespołu w dobrych cenach. Robię to już z 10 lat, jak nie więcej w sumie. Od 16 roku życia siedzę w IT, powiedzmy, w firmie rodzinnej, więc no znam się na tych komputerach, wiem co i jak, co się z czym je, że tak powiem. Potrafię składać komputery i to dosyć, wydaje mi się, że dobrze, kilkaset w swoim życiu złożyłem. No oglądam różne filmiki, te nowości i tak dalej, więc jestem powiedzmy na bieżąco. No i stwierdziłem, czemu nie, można spróbować z takim biznesem. Od razu powiem, że nazywa się Goblin PC. Tak sobie wymyśliłem, jakoś mi się to spodobało. Potem jeszcze myślałem nad nazwą Craft PC, bo craftowanie, komputery, te sprawy, to też może być fajne, ale już zostałem przy tym Goblinie, już tworzy mi się strona i tak dalej, więc nie chciałem kombinować. No i wracając, bo ja oczywiście milion myśli na minutę. Zgłaszają się do mnie ludzie, bo chcę tu jakiś komputer taki i taki z takimi podzespołami, albo mam taki budżet, nie wiem, do 4000 załóżmy komputer, albo na przykład chcę, żeby działały mu gry takie jak, nie wiem, CS, LOL, albo coś droższego przy droższym kompie, na przykład, nie wiem, Cyberpunk i tak dalej. No i ja wtedy albo dobieram całą specyfikację, robię specjalnie dla tej osoby, czyli taki personalizowany, powiedzmy, składak, albo odsyłam go do swojej strony z gotowcami. I to są takie dwie opcje, początkowe, standardowe, i od tego na pewno zacznę, że albo będą się do mnie zgłaszać ludzie po prostu w wiadomości prywatnej, na maila, czy cokolwiek, bo jeszcze strony nie mam, teraz mówię w trakcie tworzenia, albo będą chcieli gotowce, bo no nie znają się na komputerach, mają taki budżet przykładowo, chcą grać w takie gry i ja mam kilka gotowców tam już rozpisanych w Excelu. Potestowałem sobie, posprawdzałem FPS-y, jakie są w grach przy takiej konfiguracji, w jakim budżecie. Wszystko mu rozpisane ładnie. No więc takie dwie rzeczy na początek, czyli konfiguracja albo personalna taka, powiedzmy, albo gotowiec. No i trzecia opcja to jest konfigurator jeszcze, który będę miał na stronie. I będziecie mogli sobie wejść po prostu na stronę i przeklikać. Chcę taki procesor z taką kartą graficzną, z taką obudową, z tą płytą główną, z tym zasilaczem, z tyloma ramami, nie wiem, tam dyskiem takim i takim. I wam się pokazuje cena plus
chcę zrobić coś takiego, tylko to jest już dosyć skomplikowane, że będzie po boku wyświetlał się taki komputerek w 3D. Będzie można go obracać normalnie i załóżmy wybieracie sobie obudowę, to ona się tam pojawia. Potem wybieracie płytę główną, ona się pojawia w środku w tym komputerze. Wybieracie grafikę, ona się pojawia znowu w środku. Dobieracie 5 wentylatorów dodatkowych RGB, one się pojawiają w środku, możecie sobie kolorek zmienić i tak dalej. Widzicie dokładnie, jak wasz komputer będzie wyglądał po zakupie, ale to już jest naprawdę na samym końcu. To jest naprawdę ambitny plan, bo nie widziałem, żeby ktoś coś takiego do tej pory zrobił. Ewentualnie, co znalazłem w internecie, to był taki konfigurator, ale to się po prostu zdjęcie pojawiało nie w 3D, tylko 2D. Mieliście obudowę i tu się pojawiała płyta główna, na niej RAM jakiś, potem grafika gdzieś tu obok i tak dalej. Więc to jestem w stanie nawet teraz zrobić, ale chcemy to zrobić z takim, no tak już, jak ma być zrobione, to tak dobrze, na zawsze powiedzmy. Więc na ten moment, jeżeli byście chcieli mnie wesprzeć albo pomóc mi z tym biznesem, to albo udostępnijcie mojego Instagrama GoblinPC, wszystkie linki będą w opisie oczywiście, albo po prostu obserwujcie mnie na bieżąco i dajcie znać, co o tym myślicie. A jeżeli chcecie jakiegoś kompa kupić, to zapraszam serdecznie do kontaktu, albo najlepiej przez Instagrama tego GoblinPC, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I planuję zrobić to tak, że każdy komputer składany będzie nagrywany na albo jako rolka na Instagramie, TikToku, Shortsie i tak dalej, jako taki krótki filmik, albo jako długi film cały jak omawiam wszystko, każdy element po kolei, jak składam komputer, będzie to pokazane na YouTubie. Też Goblin PC. Tak więc to wszystko do dopracowania, jeszcze nie mam na to tak naprawdę do końca planu takiego konkretnego, bo umiem składać komputery, mam dobre ceny na sprzęt, ale kompletnie nie znam się na marketingu i mi to tak chujowo idzie, że prawie mnie to zniechęciło do tego wszystkiego, ale próbuję, nie poddaję się z moim słomianym zapałem, już mogło być krucho, ale jednak wytrwałem. No i chciałem ten filmik nagrać po pierwsze, żeby was poinformować o tym, dlaczego nie pojawiają się żadne filmy, jeżeli ktoś w ogóle na nie czeka jeszcze, a po drugie, żeby z wami tutaj prowadzić takie może nie codzienny dziennik, tylko takie, jakby to powiedzieć, może nazwijmy to eksperymentem to wszystko, bo zobaczycie, jak od podstaw, może mi się uda, może mi się nie uda, jak od podstaw próbuję założyć biznes, nie mając tak naprawdę nic, ani budżetu na start, ani żadnej większej widowni. No tutaj jest 7000, ale myślę, że aktywnych widzów to jest ze 300 może maksymalnie. I zobaczycie krok po kroku, pokażę wam dokładnie, co robię. Codziennie będę pokazywał, jakie etapy przebyłem, żeby, nie wiem, nagrać filmik na przykład, zmontować go, rzucić rolkę, czy ktoś w ogóle kupił pierwszy komputer. I właśnie zobaczymy nawet, po jakim czasie ktoś kupi komputer, jeżeli wytrwam do tego momentu i ktoś go faktycznie kupi, bo mam już jeden komputer gotowy tutaj i wam go pokażę nawet teraz. Czekajcie, tylko jak go tu w kadrze zebrać, czekajcie sekundkę. Tam mi lampy świecą, tu wiecie, to jest mój YouTube, to nie jest Goblin PC, tam chcę to tak profesjonalnie poprowadzić, a tutaj będę wam pokazywał wszystko czarno na białym, zaraz wam pokażę nawet jak moje studio wygląda, jak jest urządzone, bo jest to zapyziały garaż tak naprawdę po bokach, w którym streamowałem, niektórzy was mogą pamiętać. No a teraz zrobiłem tutaj jedną ścianę po prostu czarną za mną, tu stoją światełka i świecę sobie na to, żeby robić jakieś filmiki promocyjne i tak dalej. Na Instagramie już możecie zobaczyć, TikToku, YouTube i tym podobne. No i to jest ten komputerek. Jeżeli ktoś z was się zgłosi do mnie od Kasiora, to sprzedam go za 3,5 tysiąca. No tylko sprzedam go po prostu po cenie zakupu moim, bo to jest moja cena zakupu, powiedzmy 3,5 tysiąca. Więc nic na nim nie zarobię, ale będę mógł kolejnego kompa złożyć i wiecie, będę miał co nagrywać i tak dalej, więc tutaj nic nie było kompletnie robione, on jest nowy, ja go złożyłem do nagrywania tych wszystkich rolek i tak dalej, więc zastanawiam się, czy wam mówić, jakie tu są specyfikacje i tak dalej, czy kogoś to interesuje, czy
czy może zostawić to na opis, ale dobra, tak w skrócie wam powiem, z czego odpalę. W mikrofonie przesuń się kawałek. Opa, tylko żeby mi tu nie spadł za bardzo, czekajcie. No, jeszcze jedna nóżka się w kadrze nie mieści. Dobra, będę go trzymał po prostu. Włączmy go sobie. On tutaj tak ładnie świeci. I można sobie guziczkiem zmieniać tam na górze kolory. Na początku pamięci RAM świecą na różne kolory, ale po włączeniu komputera ja ustawiłem, że one mają być na fioletowo. Potem, jeżeli ktoś chce, to sobie w programie oczywiście zmienia i mogą one być w jakimkolwiek kolorze. Tu jest jeden wentylator świecący, a tam jeszcze są trzy. Postaram się wam pokazać, ale tutaj lampa się odbija. Właśnie ten softbox. O, teraz możecie zobaczyć. Trzy wentylatory, no i one wszystkie zmieniają sobie kolorki, tak jak tylko sobie zażyczycie. I tak, w środku mamy, teraz dla, powiedzmy, ludzi, którzy chociaż troszkę się znają na komputerach, i piątkę 12 generacji 12400F, czyli taka jedna z lepszych, znaczy lepszych. Patrząc na cenę w porównaniu do jakości mocy, to wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych procesorów do tej pory. Bo jest on tani i naprawdę działają na nim, no powiedzmy, wszystkie gry te najnowsze. Na przykład w Cyberpunku czy w Assassinie Valhalla macie Full HD na Ultra po 100 FPS-ów prawie, mniej więcej tak się waha, więc to jest naprawdę dobra opcja. Przy tym komputerze, bo tu jeszcze grafika się liczy oczywiście. Do grafiki przechodząc, macie tutaj RX-a 6650 XT wersję, czyli tą mocniejszą. 6650, no to powiedzmy, że to jest na taka jakość porównywalnie do 4060 teraz. No, 4060 to było tak mniej więcej na równi. Nawet w niektórych grach była ta RX 6650 XT mocniejsza niż 4060, a 4060 to jest od RTX, od Nvidia oczywiście. Tak więc i piątka 12400F, RX 6650 XT. 8GB ta karta jest. Do tego mamy 16GB RAM, dwie kostki po 8 RGB, które mają, są DDR5, to najważniejsze, bo nie chciałem chłamu na DDR4 sprzedawać z procesorem jakiejś 8 generacji czy coś. No chcę, żeby to było dobre, tak? Jak ja to swoją twarzą, powiedzmy, prezentuję, no to nie będę sprzedawał tutaj chłamu. No i tyle. To po prostu ma być dobry komputer, z którego jesteście zadowoleni. Ja gwarantuję, że on będzie działał po prostu długo. Jeżeli nie działa, no to jest gwarancja i tak dalej. 2 lata. No, tak więc procesor omówiliśmy, grafikę omówiliśmy, ramy 16 giga DDR5 5600 prędkość bodajże. Tak, 5600, więc naprawdę sporo. W porównaniu do DDR4, gdzie tam 3600 to już było sporo. I tak dalej. Płyta na sokecie 1700 oczywiście, bo to jest 12 generacja, więc już jest wymagany ten wyższy soket od 12 generacji. I co tu jeszcze? Zasilacz jest akurat mocniejszy tutaj włożony. Później będą słabsze tutaj wrzucane 600-ki, czy chyba 650-ki będę tutaj wrzucał. Ale teraz jest wrzucony 750-ka modularny NZXT, czyli najwyższej półki. Bo po prostu zamawiałem, była dobra promocja, tylko dlatego. Więc jest naprawdę dowalony zasilacz, 80 plus Gold oczywiście, no przy NZXT to naprawdę nie ma co się zastanawiać. Akurat do siebie zamawiałem obudowę NZXT i tak tutaj troszkę pomieszałem dlatego. No i mamy dysk 1 TB, taki standardowy 3600 chyba na 3,5 prędkości. NVMe 4.0 oczywiście. Myślałem, czy do tych modeli nie wrzucić już tego szybkiego, bardzo szybkiego dysku 7600 chyba prędkość, ale stwierdziłem, że przy tym najtańszym modelu, jaki będę sprzedawał za 4000 w przyszłości, to będzie taka standardowa cena tego kompa, to nie będę dawał aż takiego szybkiego dysku. W tych kolejnych rozszerzeniach będzie to tak zrobione. A komputer się nazywa Amethyst. Goblin PC to jest nazwa firmy. I stwierdziłem, że komputery będą się nazywać jak kamienie szlachetne. Gobliny kojarzą mi się jakoś z kamieniami szlachetnymi, nie wiem dlaczego. Bardziej z inżynierami powinno się kojarzyć i z kopalnią może, i dlatego mi kamienie jakoś tak pasują, no nie wiem. Ale wszystkie komputery
będą nazywały się kamieniami szlachetnymi. Ametyst, rubin, szafir, nie wiem, diament i tak dalej. I każda wersja będzie miała trzy mocniejsze opcje, powiedzmy. Tak jak macie w iPhone'ach przykładowo iPhone 14, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max przykładowo. I jeszcze tam plus jest. To tutaj będzie ametyst 1, ametyst 2, ametyst 3 przykładowo. Jeszcze nie sprecyzowałem tego do końca, ale mniej więcej jakoś tak to będzie wyglądać. No, coś tu jeszcze mamy do omówienia? Chyba nie. Mógłbym wam tutaj testy właśnie pokazać. Monitor bym musiał podłączyć i wszystko i zobaczylibyście, jak te FPS-y działają. Ale to może w oddzielnym filmiku, jeżeli byście byli zainteresowani, ktoś chciałby to sprawdzić, potwierdzić. Ja już testowałem tutaj. Były takie FPS, jak mówię, w Wiedźminie ponad 100 FPS-ów na Full HD. Śmiga. Na Ultra oczywiście. Ten FSR naprawdę dużo tutaj robi, jeżeli ktoś ogarnia, o co chodzi. No, tak więc tak wygląda ten komputer. Chętnych zapraszam. Tego oto jegomościa sprzedam za 3,5 tysiąca równo. Faktura, paragon, co tam kto chce, oczywiście będzie. No i pokażę wam chyba teraz resztę, jak to tutaj wygląda, jak się urządziłem. Nie będę tu żadnych cięć robił, nie chce mi się. Stwierdziłem, że odpalam nagrywanie i będziecie mieli wszystko jak na tacy podane. Tylko wyłączę ten komputer, pozwólcie. Albo odstawię go tylko. Jeszcze jedna ważna rzecz. Posiada on USB-C. Też mi na tym zależało. Zobaczcie sobie tutaj. Jest USB-C, jest wszystko. Tu macie naprawdę spartańskie warunki. Sypiąca się ściana, tynki i tak dalej. Tak to wygląda z drugiej strony, moi drodzy. Czekajcie, przesunę sobie mikrofon. Tutaj lampa świeci bardziej na bok, bo była za mocna. Nie mam niestety regulacji. Tu jest druga lampa. Tu jest moje pudełko do budowy NZXT. Pod spodem jest od tego komputera. Tu jakieś płyty, karton gipsowe. No naprawdę spartańskie warunki w tym garażu jest, ale wiecie dlaczego to nagrywam? Bo jest tu po prostu ciemno. Jak się wyłączy światło, to nic nie widać. Nawet rękę przed sobą postawicie i jej nie widać. A to jest potrzebne do takiej dobrej fotografii, do nagrywania i tak dalej. Że doświetlacie tylko tym światłem, którym chcecie i nic poza się nie dostaje do środka. 18 minut mówienia do mikrofonu i aż nie mam głosu. Ja pierdzielę. No, tak więc tak to wygląda. Czy ja chcę wam tu jeszcze coś pokazać? Na ten moment chyba nie. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, ogólnie jak mi to będzie szło, ten biznes, to obserwujcie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić tą subskrypcję, bo nie wiem, czy te powiadomienia w końcu przychodzą, czy nie. Musicie mieć subskrypcję i ten dzwoneczek kliknięty, to wtedy powiadomienia dostajecie. No i będę wdzięczny za udostępnienie tego Goblin PC Instagrama, czy czegokolwiek tam, co znajdziecie u mnie w tym opisie. Założyłem jak na razie... O, tak sobie wezmę. Założyłem sobie jak na razie Instagrama, TikToka, YouTube'a. No i mam zamiar jeszcze założyć tego Facebooka, jakąś grupkę taką, ale to jeszcze muszę zastanowić się co i jak to nazwać i tak dalej. No, to chyba tyle. Pewnie jak wyłączę nagrywanie, to jeszcze mi się 10 rzeczy przypomni, ale najwyżej w kolejnym filmie. Postaram się jeszcze wam coś nagrać. Dajcie znać, czy was to w ogóle interesuje, czy chcecie zobaczyć, jak ten biznes się rozwija, czy się w ogóle uda go rozwinąć, czy też nie. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.